Panie Bolesławie, w trakcie powstania był Pan już dorosłą osobą. Dowodził Pan batalionem. Proszę powiedzieć, jak zaczął się Pana kontakt z podziemiem? W pierwszym roku zajęcia Polski przez Niemców kończyłem gimnazjum, liceum na kompletach tajnych i potem miałem kontakty z innymi kolegami i już nie pamiętam dokładnie, jak to się stało. Już w drugim roku zajęcia polskie, to znaczy w 40 roku, to już mnie wciągnięty do działania. Ale potem mój kontakt został aresztowany i przez jakiś czas straciłem kontakt i potem znowu odnowiony kontakt. I wkrótce potem, w 41 roku, przeszedłem z innymi kolegami kurs oficerski, oczywiście w podziemi. Nawet jechaliśmy do lasów na rozmaite ćwiczenia i potem zostałem wyznaczony dowódcą plutonu drugiego w drugiej kompanii batalionu Kilińskiej. I miałem przydzielone, w moim plutonie były trzy grupy, każdy po pięć osób. Głównie to byli pracownicy rozmaitych fabryk na zachodzie Warszawy. Więc ja jeździłem 3 razy w tygodniu do każdej grupy po kolei, żeby ich nauczyć użyć broń, jak rzucać graty i tak dalej. I potem, jak został nam wyznaczony cel w razie powstania, to wtedy byśmy zaczęli studiować dokładnie, jak będziemy ten cel osiągnąć. Celem naszym pierwszym był Poczta Główna na Placu Napoleona, dzisiaj Plac Powstańców. Mm-hmm. Oczywiście tej poczty w ogóle nie ma, bo został kompletnie zburzony później. I nie powiedziano, że będzie w godzinę W za 2-3 dni. Wtedy jak sowieckie wojska zbliżały się do Warszawy. I otrzymałem wcześniej rano, 1 sierpnia, przepraszam, poprzedniego dnia, otrzymałem wiadomość, że jutro będzie godzina W o godzinie 5. I ja, członkowie mojego plutonu i drugiego plutonu się zebrali na ulicy Marszałkowskiej w mieszkaniu blisko Świętokrzyskiej. I jak zbliżała się godzina W, już zaczęliśmy słyszeć strzały gdzieś na ulicy, strzały, które stały się za wcześnie. Ale dokładnie o godzinie 5 myśmy wyszli z tego mieszkania na ulicę i najpierw myśmy objęli PKO, a oczywiście tylko było kilku Niemców tam, nie było problemu. I ja z jedną grupą mojego plutonu szedłem w stronę Placu Napoleona. Pozostałe grupy mojego plutonu szły bocznymi ulicami i myśmy objęli wszystkie narożne domy naprzeciwko poczty. I niestety kilka godzin później, jak sięgnąłem ręką na ulicę, żeby chwycić skrzynkę z bronią, to z karabinu maszynowego w poczcie zostałem ostrzelony i raniony. Także moja główna rola w powstaniu się skończyła niestety od razu pierwszego dnia. Poczta została oczywiście dobyta w ciągu tej nocy. Rano mnie zabrano do szpitala na ratowanie ręki. Więc byłem bardzo czynny w ruchu podziemnym od jesieni 1941 roku. A kto Pana wciągnął do tego ruchu? Jak doszło do tego? Ja dokładnie nie pamiętam, ale jeden z moich kolegów, już nie pamiętam który, po tym zerwanym kontakcie, on był pierwszy, który odnowił kontakt. I ja miałem koleżankę Alicję Treutler, którą byłem bardzo bliski. I ją z kolei wciągnąłem, a ona studiowała medycynę, więc ja wyznaczyłem jej zadanie, żeby zorganizować pluton medyczny. Rozmaite młode kobiety ściągnęła i uczyła ich jak najważniejsze punkty. Także również nie tylko uczyłem te trzy grupy mojego plutonu, ale uczyłem też te dziewczęta najzasadniczych wojskowych rzeczach i przede wszystkim jak się obchodzić z bronią, jak otworzyć pistolet, co zrobić,
jak granat spadnie, takie najprostsze rzeczy. Także jak byłem ranny, leżący w tym szpitaliku w podziemi sklepu papieru na ulicy Moniuszki, ona swoim oddziałem, swoim plutonem medycznym była oczywiście bazowana na poczcie. Jak miała chwileczkę czasu, przebiegała do tego szpitaliku i mój dowódca kompanii drugiej, pseudonim Frasza, był też ranny i powiedział, widzę, że wyszły kochacze, dlaczego nie weźmiecie ślub? I ja powiedziałem, jak to jest możliwe wziąć ślub? Mówi, ja to zorganizuję. I posłał gońca do dowódcy batalionu i przyszła odpowiedź, że następnego dnia w południe kapelan batalionu, ksiądz Korda jego pseudonim, udzielił nam ślub. I oczywiście to dla Lili to była wielka niespodzianka. Po prostu dostała wiadomość przez gońca, musisz się stawić do poczty na swój ślub. Tak to się odbyło. Powrócimy za moment do ślubu. Wspomniał pan, że pan był w pierwszym dniu ranny, prawda? Pan był ranny w rękę. Proszę opowiedzieć, jak doszło do tego, jak to się stało i jak to wyglądało. Mój pluton miał wyznaczone zadanie, żeby zająć wszystkie narożne domy na placu Napoleona, dzisiaj Plac Powstańców, naprzeciwko poczty. I ja z jedną grupą zająłem dom, zdałem się przy ulicy Sienkiewicza i był obstrzał z karabinu maszynowego przed pocztą główną przez plac. I jak sięgnąłem po skrzynkę amunicji, która leżała na ulicy, sięgnąłem ręką, akurat w tym momencie zostałem trafiony tą ręką przez strzał z karabinu maszynowego. Także tak skończyło się moje pierwsze główne zadanie w powstaniu. I lekarz chciał panu odciąć, tak? Amputować tak. Tą rękę. Jak mnie zabrali do pierwszego szpitalika, to był główny PKO, główny lekarz, ja już nie pamiętam jego nazwiska, to był bardzo znany chirurg, popatrzył na tą rękę i powiedział, nie mam możliwości ratowania, trzeba amputować. Ale młody lekarz, który niedawno skończył uniwersytet, powiedział, ja spróbuję ratować. Wtedy zabrali mnie do tego szpitaliku na Manuszki i ten lekarz bez żadnego rentgena, bez żadnych instrumentów, prosto palcami złożył moją rękę z powrotem. Właściwie to był cud, że uratował rękę, że mogę władać palcami i to było naprawdę nadzwyczajne. W tym szpitalu był pan kilkanaście dni i ten ślub nastąpił, prawda? To był taki bardzo nietypowy ślub, spontaniczny, ale w warunkach wojennych, w warunkach powstańczych. Ślub był 13 sierpnia, czyli 13 dnia powstania. Było dużo ślubów w czasie powstania, ale nasz ślub zrobił się taki znany przez te fotografie zrobione przez Lokajskiego. Lokajski był jednym z głównych fotografów grupy propagandowej w powstaniu i ich kwatera była akurat po drugiej stronie ulicy Moniuszki, w restauracji Adria. Jak słyszeli o tym ślubie, Lokajski i inni fotografowie przebiegli fotografować i robić film. I Lokajski sam został zabity jakieś 3 tygodnie później, a jego wdowa wszystkie jego filmy, te klisze w puszce gdzieś schowała, zakopała. Także uratowały się przez całe zburzenie Warszawy i przez czas całej główną okupację komunistyczną zostały schowane. Dopiero za czasów Gierka, znaczy na początku 70-tych lat, zostały te wszystkie klisze odkopane i te sławne zdjęcia zostały opublikowane w rozmaitych czasopismach. I dlatego nasz ślub zrobił się taki znany. Może pan jeszcze opowiedzieć o szczegółach ślubu, jak wyglądała ceremonia? Niestety, w momencie naszego ślubu był atak niemiecki na nasze pozycje na południu od Nowego Świata. Także z moich kolegów żaden na ślub nie przyszedł. Przyszła tylko przyszła żona Lili i 2 czy 3 młode kobiety z jej plutonu, które akurat były na poczcie w tym momencie. I ci ze szpitaliku w piwnicy, którzy mogli chodzić
I ślub akurat odbył się w tym sklepie papieru. I ołtarzem to była wielka bala papieru, to był ołtarz. Później atak niemiecki został odparty i myśmy już po ślubie poszli wtedy na pocztę. Bo od ulicy Moniuszki do poczty było bardzo blisko. I tam mieliśmy ucztę poślubną z zapasów niemieckich, które były chowane na poczcie. Między innymi sardynki francuskie i takie podobne rzeczy. Noc poślubną myśmy spędzili po prostu na podłodze, na górnym piętrze, w korytarzu przy biurze ministra poczty i telegrafów, który był komendą drugiej kompanii z batalionu Kilińskiego. Leżeliśmy, zajęli się na materacu, na podłodze i całą noc gońce przez nas przeskakiwali. Takie było noc poślubną. Nie taka zwyczajna, bardzo nadzwyczajna. A jak udało wam się zdobyć obrączki? Bo na zdjęciu widać, że obrączki mieliście, prawda? Przy przygotowaniu do ślubu to jedna z pielęgniarek w szpitaliku zobaczyła takie małe firanki na oknie w piwnicy i po prostu wzięła nożyczki, obczała dwie takie kółka mosiężne z firanek i te dwa kółka od firanek były nasze pierścionki ślubne. A jak zareagował pana ojciec, rodzice wasi? Czy byli zadowoleni z takiego ślubu? Jak reagowali? A więc mój ojciec był też bardzo blisko, bo on był członkiem rządu podziemnego. On był sekretarzem, już nie pamiętam dokładnie nazwy, ale każdy zjednoczenie wszystkich partii politycznych polskich i on ich reprezentował w rządzie podziemnym. I on przyszedł na ten ślub, był bardzo zdziwiony, powiedział w ogóle, to jest głupstwo wziąć teraz ślub, a ja mówię, dobrze, to nie jest żadne głupstwo, przecież jutro możemy być zabici. Matka Lili miała po południowej stronie w Śródmieście na ulicy Wilczej i dowiedziała się o tym ślubie dopiero kilka dni później przez pocztę harcerską. I zdaje mi się, jak zrobili ten przekop przez Aleje Jerozolimskie, że można było przejść z północnej strony Śródmieścia na południowe, myśmy poszli do Lili mieszkania powiedzieć matce Lili, że jesteśmy po ślubie. I jak zareagowała wtedy? Ona była bardzo zdziwiona, ale zadowolona, że myśmy wzięli taki krok w takim trudnym okresie. To było kilka tygodni po ślubie, jak ona nas pierwszy raz widziała. Już jak zaczęło się wielkie bombardowanie we wrześniu. Ale Lili była szczęśliwa, tak? Jak przyszedł goniec z powrotem od batalionu, że kapelan nam udzieli ślub, ja byłem bardzo z tego zadowolony. I goniec został posłany na pocztę, powiedział, Lili, jutro jest twój ślub, o południe musisz się stawić do tego szpitalika. I ona była oczywiście bardzo zaskoczona, ale była też zadowolona, bo myśmy byli bardzo bliscy już od kilku miesięcy, właściwie przez cały czas zajęcia Warszawy. Mieliście wieczorem tą imprezę weselną, prawda? I wtedy już koledzy przyszli, tak? Po ślubie atak niemiecki został odparty i myśmy wtedy poszli na pocztę i cała grupa naszych przyjaciół było już tam, z wyjątkiem tych, co oczywiście byli na froncie, ale ci, co byli w odwecie. Razem myśmy też sardynki francuskie z pasów niemieckich spożywali. Oczywiście wypiliśmy tosty dobrą wódką. I co było dalej? Kilka dni później, już po dnia tego ślubu, powiedzieli mi w szpitaliku, jak jesteś dosyć zdrowy, że wziąć ślub, proszę nie wrócić do szpitala, potrzebujemy łóżka. Więc już od tego czasu już byłem na poczcie. I pomagałem oczywiście, że w rozmaitych zadaniach, jak nasz pluton, nasza kompania miała do robienia. Nasza kompania między innymi też brała udział w zdobyciu pasty. Czyli po dwóch tygodniach znowu pan powrócił do powstańców, do walki, tak? Więc jak Niemcy, później oczywiście już się o tym dowiedzieli, jak Niemcy zorientowali się, że wojsko sowieckie nie ma żadnego zamiaru atakować, bo oni byli po drugiej stronie Wisły, to wtedy oni mogli ściągnąć oddziały z wschodniej strony Wisły
i wtedy zaczęło na serio bombardowanie i atakowanie nas w Śródmieściu. I zaczęły stukasy atakować około poczty i pod podłogą poczty Niemcy wybudowali schron. A miałem dziwne przeczucie. Powiedziałem moim kolegom, nie idźcie do schronu. Nie idźcie do schronu, chowajmy się do rogu budynku. I kilku nas, moja żona oczywiście, i kilku naszych kolegów myśmy schowali do biura w samym rogu poczty, a ci, co poszli do schronu, wszyscy zostali zabici, bo bomba trafiła w tą podłogę i ten cała podłoga betonowa na nich spadła. I jedyni z naszej drużyny, którzy się ocalili, to byli ci, co byli akurat na froncie. A ci, co byli odwecie na poczcie, wszyscy zginęli w związku z kilku naszych kolegów. Później ta mała grupa, która jeszcze pozostała, zostaliśmy cofnięci do budynku na roku Bratski i Widok. Tam, gdzie kiedyś był sławny sklep z kiełbasami. I to był jedyny dom stojący tam i na pierwszym piętrze kilku nas, a zdaje się, nas w ogóle było 14. Myśmy mieli posterunek i między nami a Niemcami, którzy byli w banku BGK, były tylko gruzy. Ale już w tych ostatnich dwóch tygodniach września Niemcy sami nie chcieli nas atakować, bo już wiedzieli, że nie mamy żadnej nadziei, że nie mamy już amunicji, nie mamy jedzenia, nie mamy nic. Także Niemcy nawet nas w ostatnich dniach nie bardzo atakowali. Czołg dwa razy podjechał i podnieśli lufę, ale nie mogli celować. Bratsko jest dosyć wąską ulicę, już nie mogli celować nasze mieszkanie, potem ten czołg się wycofał. Także jak przyszedł rozejm i kapitulacja, i muszę tu powtórzyć, tym, którzy nie pamiętają, nie wiedzą o tej historii, w pierwszym miesiącu powstania ktokolwiek został zabrany przez Niemców, Parwik Ręce został zabity natychmiast. A w drugim miesiącu, jak Niemcy się zorientowali, że Sowieci nie mają żadnego zamiaru przyjść do nas z pomocą, to mnie się wydaje, nie wiem na pewno, ale mnie się wydaje, że ktoś tam w rządzie niemieckim zdecydował, że to jest dobry moment propagandowy, żeby uznać nas powstańców, za regularną armię według genewskiej. Także myśmy wszyscy wtedy poszli do obozu jeńców. Moja żona powiedziała, nie możesz iść, bo jeszcze miałem rękę w całym gipsie, nie możesz iść do obozu jeńców, musisz wrócić do szpitala. I Niemcy zabrali wszystkich nas w szpitalu pociągiem sanitarnym do obozu Zeithain Stalag 4B, który był tak zwanym obozem szpitalnym. Także to był jedyny, zdaje się, obóz jeńców, gdzie byli mężczyźni i kobiety w tym samym obozie. Oczywiście w innych barakach, ale w tym samym obozie. I tam w końcu wylecieli moją ręką. Siedzieliśmy tam i sami Niemcy powiedzieli, już Amerykanie są bardzo blisko. To już był marzec 1945 roku. Już Amerykanie zajęli środkowe Niemcy. I sami Niemcy powiedzieli, za parę dni będziecie wolni. Tylko niestety sowiecka armia zaczęła nowy awans. I jak zaczęliśmy słyszeć artylerię sowiecką, to w nocy cała służba niemiecka zniknęła. Ale w tym obozie było kilka specjalnych oddziałów. Jeden oddział nasz powstańców, drugi dział Włochów, trzeci dział byli Francuzi i poza tym był wielki obóz jeńców sowieckich. I nasz pułkownik, który był głównym oficerem w naszym obozie, na radiu słyszał rozkazy Eisenhowera do wszystkich jeńców w wszystkich obozach. Nie ruszajcie się, zostańcie w swoich obozach, aż my przyjdziemy was uwolnić. Więc on kazał nam siedzieć w obozie i zamknął z powrotem bramy. Ale trzech oficerów polskich
z armii francuskiej przyszli do nas i mówili, że mieli informację z Londynu przez radio, że powinniśmy, jeżeli możliwe, uniknąć wpadnięcia w ręce sowieckie. Więc grupa nasza, mała grupa, 10 nas, byśmy poszli piechotą przez te 40-50 kilometrów, które jeszcze zostało Niemiec, aż byśmy doszli do Amerykanów. Także wtedy zostaliśmy już wolni z powrotem. Wracając do powstania, jak zareagowaliście, wiedząc, że powstanie upada, że jest rozej? Te ciągłe bombardowanie to bardzo nas męczyły i oczywiście niemieckie działy swoją przewagą ciągle ściskały nas coraz mniejsze obszary i już wiedzieliśmy, że nie możemy oczekiwać żadnej pomocy. I po prostu czekaliśmy na koniec. Także jak było wiadomość o tym, że odbywają się rozmowy między dowództwem naszym i Niemcami o kapitulację pod warunkach traktatu genewskiego, byśmy bardzo byli szczęśliwi, bo to znaczy, że my przeżyjemy to wszystko. Bo wtedy wiedzieliśmy, że będziemy już zabrani do obozów jeńców, ale że przeżyjemy. Oczywiście nam było smutno, ale w tym momencie już nie było żadnej nadziei na żadne zwycięstwo. Także moja i mojej żony reakcja była, no chwała Bogu, że przynajmniej przeżyjemy to, przejdziemy do obozów jeńców i wierzyliśmy, już Amerykanie zdobyli Paryż, już uwolnili Brukselę, także wiedzieliśmy, że wojna niedługo się skończy. Także przeżyjemy te parę miesięcy w obozie jeńców i to byliśmy z tego powodu raczej zadowoleni. Bo, jak mówię, bardzo było smutno, że powstanie tak się skończyło, że nie mogliśmy dostać żadnej pomocy, ale zadowolenie, że my przeżyliśmy wszystkie bombardowania i wszystkie te walki, że teraz mamy szansę, że dożyjemy wolności. A ile osób z waszej kompanii przeżyło? Czy z plutonu, z kompanii? Pamięta pan? Nie wiem dokładnie, ile z naszej kompanii przeżyło powstanie, ale tylko wiem, że chodzących, to znaczy ranny, ja byłem ranny, ale chodzący, pod koniec powstania nas zostało 14 ludzi. Oczywiście nie wszyscy byli zabici, bo byli ranni w szpitalach, ale ile przeżyło, nie wiem dokładnie, ale przynajmniej połowa naszej drugiej kompanii straciło życie. Połowa przeżyła, ale pod koniec powstania, w tych ostatnich dniach, nas było tylko 14. W tych 14 osób były 3 kobiety. Także było 11 mężczyzn, a 3 kobiety, co pozostało całej kompanii drugiej, która liczyła co najmniej 150, może 180 osób. A pana batalion, ile miał osób? Batalion Kieliński miał, o ile pamiętam, 9 rozmaitych kompanii. Mój pluton był w drugiej kompanii i druga kompania i trzecia kompania razem atakowali pocztę w pierwszego dnia. A 7 i 8 kompania batalionu Kielińskiego zdaje się, że byli na Starym Mieście i część z nich udało się do nas dostać przez kanał, ale dokładnych liczb nie pamiętam. Tylko wiem, że było 9 kompanii. A w plutonie, pana plutonie, ile było osób? W moim plutonie było 3 grupy po 5 osób. Ja i oczywiście przydzielony mojego plutonu też był pluton medyczny. Tych dziewcząt, młodych kobiet, było około 20 w sumie. To znaczy, te, co były nauczeni być medykami, plus gońce, którzy nosili message. Trzeba pamiętać o tym, że dobrze służącego rady nie mieliśmy. Ja pamiętam, to jest ciekawy moment, ja pamiętam, że myśmy dostawali informacje o tym, co się dzieje w Starym Mieście przez Londyn. To znaczy, Londyn mógł odebrać krótkofalowe messages z Starego Miasta i potem tym do nas z powrotem przesłali. I te nasze rady same były za słabe, żeby między sobą się komunikować.
Także gońce, przeważnie młode kobiety, ale też i młodzi chłopcy, byli tacy młodzi jak 12 lat harcerzy, którzy służyli jako gońce, nosząc informacje od oddziału do oddziału. A może pan opowiedzieć o Lili, o żonie, jaką była wtedy osobą? Więc ona, moja żona, jako dowódca swojego plutonu oczywiście, nie tylko ich ćwiczyła, ale też rozdzieliła, posyłała z rozmaitymi grupami, które byli na froncie, wybierała kogo posłać. I sama była z grupą, już nie pamiętam ilu, problem żeniu pasty i zdobyciu pasty. Żona sama była przy zdobyciu pasty. I oczywiście była ze mną, abyśmy przeżyli zbombardowane poczty. I zostaliśmy przy sobie cały czas. Ja pamiętam, że jak byliśmy już na ulicy Brackiej i ktoś z sąsiadów, z osób mieszkających po drugiej stronie przebiegł, myślę, że Niemcy wtargnęli do piwnicy po drugiej stronie i ja i dwóch, trzech pobiegliśmy do postaci, to moja żona biegła z tyłu za mną z swoim pistoletem. Także ona brała bardzo żywy udział nie tylko w organizacji, trenowania, ćwiczenia tych dziewcząt. I ciekawa rzecz, że rząd podziemny polski miał przynajmniej jedno z swoich zebrań u niej w mieszkaniu na ulicy Wilczej. Bo oczywiście rząd podziemny zbierał się za każdym razem w innym miejscu ze względu bezpieczeństwa. Także jej siostra, bo ona bliźniaczka, jej siostra była w szpitalu na Woli. W jednym z tych szpitali, gdzie jak wtargnęli Niemcy do tego szpitala, to zamordowali dużo pielęgniarek i wszystkich rannych. I ona jakoś szczęśliwie gdzieś się schowała i uratowała i potem się dostała na Żoliborz. I potem Żoliborza, ona też była zamężna. I jej mąż był w grupie AK, który był w Lesie Kampinowskim za Żoliborzem. I ona z Żoliborza do Lasu Kampinowskiego. On był ciężko ranny, ona nim potem się opiekowała. Także muszę powiedzieć, że przez ostatnie dwa lata ruchu podziemnego, przed powstaniem, byliśmy ze sobą prawie codziennie. Nie mieszkaliśmy razem, ale widywaliśmy się codziennie prawie. A po powstaniu żona była z panem w obozie czy w innym miejscu? Po powstaniu oczywiście jak byliśmy zabrani przez Niemców pociągiem sanitarnym ze szpitala do obozu Seitein 4B, który był obozem szpitalem i ona tam też służyła jako asystentka w gabinecie dentystycznym, dlatego że ona studiowała dentystykę w tym tajnym uniwersytecie w czasie Zaorskiego. I ona potem razem ze mną, jak Niemcy zniknęli, jak Sowieci zbliżali się do obozu, myśmy razem przeszli przez te 40-50 kilometrów jeszcze niemieckie do Amerykanów. Ja chciałbym powiedzieć, że ja osobiście jestem bardzo dumny z roli, którą spełniłem już w czasie po uwolnieniu jako oficer łącznikowy, tymczasowy przy Armii Amerykańskiej. Wiele ludzi nie wie o tym, że w Jałcie Roosevelt zgodził się ze Stalinem oddać środkowe Niemcy Sowietom. I jak przyszła wiadomość do Armii Amerykańskiej, która już zajęła całe środkowe Niemcy, że mają się wycofać 1 lipca i oddać ten teren Rosjanom, oni byli wściekli, byli po co byśmy walczyli o ten teren, żeby oddać Rosjanom. No a generał Eisenhower wydał rozkaz, że Armia Amerykańska ma ewakuować wszystkich displaced persons, DPs, wszystkich uchodźców ze wschodniej Europy, to głównie Polacy, ale Litwini, Łotysze, Czesi, Serbowie, Ukraińcy. Ci, którzy nie chcą dostać się w ręce rosyjskie, że armia amerykańska ma ich ewakuować do zachodnich Niemiec. I ja i ta grupa dwóch, trzech z tych naszych kolegów, co myśmy z tego obozu wyszli, dwóch z nich, oficerowie francuscy, Polacy z Francji. I ja
Jeden z moich kolegów, myśmy jeździli samochodem od miasta do miasta, bo całym tym terenie środkowych Niemiec, Saksonia, etc., szukać obozy, gdzie są trzymani uchodźcy ze wschodniej Europy, głównie Polacy. I myśmy powiedzieli, że mają organizować, zrobić listy tych, którzy chcą być ewakuowani, a tych, którzy chcą zostać, żeby jak najwszędzie wrócić do siebie. Głównie to byli chłopi, którzy chcieli zostać, bo oni się nie bali Rosjan i chcieli jak najprędzej wrócić do swoich włości. A ci, co głównie chcieli być ewakuowani, to byli ci, co byli w powstaniu, ci, którzy przed wojną byli w policji, czy w armii, czy byli jeńcami. Ci obawiali się i dobrze się obawiali, bo wiedzieli, że Rosjanie aresztują masowo Polaków na terenach tak zwanych uwolnionych. Mój ojciec sam, członek podziemnego rządu polskiego, został aresztowany i wysłany na Sybir. Także mieliśmy rację bać się dostać w ręce rosyjskie. I przez miesiąc, trochę więcej niż miesiąc, przez koniec maja i cały czerwiec, ta grupa nas jeździła i robiliśmy te spisy w obozach, gdzie byli uchodźcy i organizowali z Amerykanami transportację. Ja muszę powiedzieć, że Amerykanie byli bardzo usłużni i wszystko zrobili, żeby nam pomóc. I to był jeden z powodów, że zdecydowałem później po wojnie z Anglii pojechać, emigrować do Stanów Zjednoczonych. Bo właśnie przez ten okres czasu zorientowałem się, jak Amerykanie są usłużni, jak lubią pomagać innym, którzy potrzebują pomocy. I oczywiście miałem przyjaciół już Amerykanów, którzy mówili, jak przyjedziesz do Ameryki, będziemy dać ci pomoc. A może pan opowiedzieć o tej emigracji? Jak długo pan był w Anglii i kiedy pan przyleciał do Stanów? Więc jak się skończyła ta ewakuacja tych wszystkich uchodźców ze środkowej Niemiec na zachód, ja oczywiście byłem w dalszym ciągu, tylko byłem jeńcem. Oczywiście miałem swój dowód, że byłem mianowanym oficerem przez dowództwo pod koniec powstania, byłem podporucznikiem, ale wobec Londynu byłem nieznany, więc udało mi się zorganizować wyjazd do Anglii i w Londynie zweryfikowałem się, kim ja jestem, pokazałem wszystkie swoje dowody i przez to, że miałem już to doświadczenie, to mnie wysłali z powrotem do Niemiec jako oficjalny oficer łącznikowy rządu polskiego do armii amerykańskiej w okupacji Niemiec. I moją główną rolą jako oficer łącznikowy w tym czasie była opieka nad Polakami. Oczywiście wszyscy inni uchodźcy już dawno zniknęli. W tych wszystkich rozmaitych wielkich obozach, w rozmaitych miastach zachodnich Niemczech byli głównie Polacy. Byli niektórzy, którzy zaczęli myśleć o tym, żeby wrócić do Polski, ale większość chciała gdzieś jakoś emigrować, czy do Stanów, do Kanady. Więc ja spełniłem rolę pomagania w organizowaniu rozmów między Belgami, Francuzami, Canadians, Brazilians, Argentinians, z Polakami i pomagać na wyjazd, na ewakuację. W tym czasie myśmy, grupa, z którą ja pracowałem, myśmy zorganizowali Uniwersytet Polski w Esslingen koło Stuttgartu. Znaczy tyle uniwersytet, ile szkoła techniczna, która działała przez prawie rok. I myśmy zwerbowali profesorów z rozmaitych obozów w Niemczech. I już nie pamiętam dokładnie, ale zdaje się, że pod koniec mieliśmy koło 100 studentów w tej szkole w Esslingen, koło Stuttgartu. I profesorów, tych, których zaangażowałem, żeby uczyć w tej szkole technicznej, dostali wizy do Detroit. Ale jak rząd amerykański uznał rząd
komunistycznej Polski i nasza misja się skończyła, to ja nie mogłem pojechać do Ameryki, bo ja nie byłem uchodźcem, byłem członkiem Armii Polskiej. Także oczywiście wróciłem do Anglii, byłem zdemobilizowany i dostałem pracę w firmie angielskiej. A w dalszym ciągu myślałem o możliwościach wyjazdu do Ameryki. I ja pamiętam, że w 1950 roku, akurat na Wielkanoc, ja z żoną leżeliśmy w łóżku i w radiu słyszeliśmy, że Kongres Amerykański uchwalił, nie powiem dokładnej liczby, a gdzieś około 10 tysięcy specjalnych wiz imigracyjnych dla żołnierzy polskich służących w Anglii. I następnego dnia od razu pobiegłem do ambasady amerykańskiej, żeby się zarejestrować na tą listę. I w ten sposób przyjechałem do Ameryki. I jak wyglądało to wasze amerykańskie życie? No w Ameryce najpierw mieszkaliśmy u znajomych w Detroit i bardzo szybko znalazłem pracę. Już wtedy była ta wojna w Korei, więc była mobilizacja i dużo firm potrzebowało pomocy, inżynierów specjalnie. I zacząłem pracować na firmie najpierw w Detroit, a później dostałem pracę w General Electric w Fort Wayne, Indiana. I byłem inżynierem na General Electric przez 8 lat. Pierwsze nasze dziecko się urodziło w Esslingen w Niemczech. Drugi chłopiec urodził się w Londynie, kiedy już pracowałem w Anglii. A troje naszych dzieci wszystkie się urodziły w Fort Wayne, Indiana. I córka moja, która tu akurat mieszka, Eileen, właśnie jest najmłodszą córką i urodziła się właśnie w Fort Wayne, Indiana. Później, przez to, że miałem doświadczenie europejskie i znałem języki, ciągle myślałem o tym, żeby być w służbie handlowej dla handlu zagranicznego dla firmy amerykańskiej. I jak byłem inżynierem u General Electric, kilka razy prosiłem o to, żeby mnie przenieśli do International Division, do Wydziału Handlu Zagranicznego. A jak to często bywa, powiedział, biega, dobrze pracujesz na tej pozycji, gdzie jesteś, nie możemy ciebie zwolnić. Wobec tego zacząłem szukać sam innej pracy i przez to w końcu dostałem to, co chciałem. I pracowałem dla firmy Solar Basic w Milwaukee, grupy kilku dywizji elektrycznych, robiąc maszyny frykpunek elektryczne, elektroniczne i jeździłem po Europie i do Polski i nawet do Rosji i na cały Bliski Wschód, do Saudi Arabii, do całej Afryki sprzedając frykpunek. I całą resztę mojego życia to było w służbie sprzedaży zagranicznej. I pierwszy raz przyjechałem do Polski za czasów Gierka. Rząd jeszcze komunistyczny, ale jak wiadomo, dużo swobodniejszy. I wiesz, ja i żona myśmy przyjechali pierwszy raz do Warszawy w 1972 roku. A wracając do tego słynnego zdjęcia, kiedy to zdjęcie pan zobaczył po raz pierwszy po wojnie? Zdjęcie ze ślubu pierwszy raz myśmy widzieli właśnie w 1972 roku, przed naszym przyjazdem do Warszawy. Znajomy nam przysłał czasopismo, już nie pamiętam, co się nazywał, Tygodnik Warszawski, czy coś takiego, którym było nasze zdjęcie. Właśnie jedno z tych fotografii zrobione przez Lokajskiego. To był pierwszy raz, jak myśmy widzieli. Któryś za czasów Solidarności, tutaj myśmy przyjechali i widzieliśmy ten film. W tym filmie jest te, nie wiem, minuta z naszego ślubu, w tym filmie zrobione właśnie w czasie powstania. A jaka była reakcja? Jak pan zareagował, widząc to zdjęcie? Bo to chyba niespodzianka była trochę. Byliśmy bardzo szczęśliwi, że istnieje zdjęcie naszego ślubu. Nie wiedzieliśmy o tym, bo oczywiście wiedzieliśmy, że nas fotografowali, ale myśmy wymyśleli, że oczywiście przy zniszczeniu, przy spaleniu Warszawy, że na pewno te fotografie zostały spalone. Także byliśmy szczęśliwi zobaczyć, że przynajmniej jedno z tych fotografii się uratowało. A jak mówiłem później, jakbyśmy przyjechali, nas zaprosili do laboratorium filmów dokumentalnych, gdzie nam pokazali wszystkie te inne zdjęcia
I oczywiście te inne zdjęcia zaczęły się pokazywać w rozmaitych czasopismach. I potem była wystawa fotografii polskich w Nowym Jorku. I myśmy widzieli w muzeum, bodajże Muzeum Sztuki w Nowym Jorku, było całe pokój ze zdjęciami polskimi z okresu podziemi i powstania. I tam były te nasze zdjęcia ze ślubu. Także wszyscy ludzie w Nowym Jorku też mogli zobaczyć. Panie Bolesławie, wspomniał Pan o swoim ojcu, że działał też, że był w rządzie podziemnym. Czy mógłby Pan coś więcej powiedzieć na jego temat? Mój ojciec, Bolesław Biega, urodzony w Sanoku w 1896 roku, był wychowany jeszcze za czasów austriackich i w czasie pierwszej wojny światowej on należał do Sokoła, był w pierwszej drużynie polskiej harcerzy i potem jego ojciec Stanisław Biega, który później był wiceprezesem Sokoła, zdecydował, że szanse wolności Polski są lepsze przy aliantach zachodnich, a Rosja była w owym czasie aliantem Anglii i Francji, że lepsza szansa dla Polaków jest przy Rosji i Anglii. Także jak front rosyjski awansował przez część okupowaną przez Austrię, aż pod Karpaty, myśmy, cała grupa rodzinna i cała grupa Sokołów przeszli przez front na stronę rosyjską. Potem jak Rosjanie się wycofowali, myśmy wycofali się aż do Kijowa. I my spędziliśmy, mój ojciec spędził 2 lata w Kijowie, chodził na Uniwersytet Polski w Kijowie i pracował przy organizacji transportu Polaków przez Murmańsk do Francji, do tak zwanej niebieskiej brygady Hallera. Haller oczywiście był oficerem polskim w wojsku austriackim i wziął całą grupę, już nie pamiętam, czy dywizję, czy pułk Polaków też przez front i przeszli z Austrii do Rosji, ale już była rewolucja rosyjska, więc w rewolucji rosyjskiej nie było żadnej możliwości dla Polaków. Także z Kijowa, z tak zwanej Ukrainy, ewakuowali pociągami do Murmańska i potem statkami z Murmańska do Francji. Mój ojciec i mój dziadek przy tym pracowali. Po końcu pierwszej wojny światowej cała grupa Polaków z tego okręgu ukraińskiego został transportowany pociągiem do Warszawy. I w Warszawie mój ojciec szukał możliwości kontynuowania swoich studiów. I wtedy jakiś znajomy, już nie pamiętam kto, wybrał jego, żeby posłać na specjalne studia prawa międzynarodowego do Sorbonne i został wysłany do Paryża. I w tym czasie odbywała się powojenna konferencja pokojowa w Wersalu we Francji. I moja matka, Angielka, właściwie Irlandka, była posłana na studia przed wojną światową pierwszą do Belgii. Była w szkole katolickiej internacie w Belgii. I dlatego, że mówiła płynnie po francusku, była przydzielona do delegacji brytyjskiej do traktatu pokojowego. I tam mój ojciec pomagał przy polskiej delegacji. Był studentem na Sorbonie, ale w wolnych chwilach pomagał i tam poznał moją przyszłą matkę. I potem wzięli ślub w Londynie, przyjechali do Warszawy, ja się urodziłem w Warszawie i potem został mój ojciec z powrotem posłany do Londynu jako sekretarz polskiej ambasady w Londynie. I niestety w czasie wakacji letnich w Normandii moja matka, która była dobrą pływaczką, ale była już w ciąży z moim przyszłym bratem czy siostrą, miała wypadek i umarła. Także ja zostałem bez matki.
Mój ojciec w dalszym ciągu pracował w ambasadzie angielskiej i ożenił się po raz drugi, jak już miał jakieś 3 lata, znowu z Angielką. I ona miała rodziców, którzy mieli dom na brzegu Morza Północnego we wschodniej Anglii. I oni myśleli, że dużo lepiej, żeby dziecko zostało wychowane na wsi, nad morzem, niż w smutliwym Londynie. I do roku 12 mieszkałem właśnie nad morzem i chodziłem do angielskiej szkoły. W międzyczasie mój ojciec został przywrócony z powrotem do Warszawy, gdzie był w MSC-cie i pracował przy traktacie handlowym między Polską i Stanami United States. I za jego pracę przy organizowaniu tego traktatu został wynagrodzony orderem Polony Restituta. Ale w międzyczasie marszał Piłsudski objął rząd i kazali wszystkim, którzy pracowali w MSC-cie, podpisać przysięgę służby do marszałka. Mój ojciec, który był przekonanie raczej demokratycznego, liberalnego, odmówił podpisanie tej przysięgi i został wyrzucony ze służby w MSC-cie. I on szukał rozmaitych pracy, między innymi sprzedał dla jakiejś angielskiej firmy helikoptery dla Wojska Polskiego. I w rezultacie przez swoich rozmaitych znajomych został mianowany naczelnym dyrektorem gazety Wieczór Warszawski. W owym czasie jedną z głównych gazet polskich w każdym razie w Warszawie. I zorganizował tą gazetę i bardzo dobrze szło, aż oczywiście przeszła wojna. W czasie oblężenia Warszawy on razem z dyrektorem jakiejś innej gazety drukowali jednostronną gazetę przez cały czas oblężenia Warszawy, która została rozdana za darmo. Jak Niemcy zajęli Warszawę, oni oczywiście okupowali tą całą prasę, zabrali wszystkie maszyny do Niemiec, ale zostawili budynek. I mój ojciec, żeby coś zarobić, zaczął fabrykować soki mięsne, takie przyprawy mięsne typu Maggi, właśnie w pustym budynku tej prasy, tego Wieczoru Warszawskiego. I nie wiem dokładnie jak, ale w tym czasie on miał bardzo duże kontakty polityczne i on bardzo przy tym pracował, żeby wszystkie partie polityczne zjednoczyły się na czas wojny, żeby ze sobą nie walczyły, żeby wszystkie partie razem wspólnie pracowały i został mianowany przez wszystkie partie ich przedstawicielem w rządzie podziemnym. I w tym rządzie podziemnym służył, oczywiście, mieszkaliśmy razem. Byliśmy wyrzuceni z naszego pierwszego mieszkania, ale potem dostaliśmy drugie mieszkanie, też na Mokotowie. On wiedział, że ja coś robię, ale ja jemu nigdy nie mówiłem dokładnie, co robię albo z kim. I on mnie nic nie mówił, tylko oczywiście wiedziałem o tym, że coś tam robi przy rządzie, bo pomagałem jemu przy przepisywaniu na język angielski jakichś dokumentów, które zostały potem wysłane przez kuriera do Londynu. On był na zebraniu rządu, na którym zrobiona była decyzja zrobienia powstania. W ostatnim tygodniu lipca 1944 roku, jak wojsko sowieckie zbliżało się do Warszawy. Dzisiaj słyszałem o tym, że ludzie krytykują, że powstanie było zupełnie niepotrzebne, że zburzenie Warszawy, te wielkie straty ludności były zupełnie niepotrzebne i że to wszystko wina rządu londyńskiego. To nieprawda. Rząd londyński dał rządzie w Warszawie pełną decyzję, czy zrobić powstanie, czy nie zrobić powstanie. Wiedząc o tym, że oni są na miejscu i wiedzą, jakie są warunki na miejscu. I na tym zebraniu w ostatnim tygodniu lipca decyzja zapadła, że jak wojska sowieckie wejdą blisko do Warszawy, trzeba zrobić powstanie
i spróbować zrobić przeciółek z nadzieją, z myślą, że jak będzie przeciółek aliancki na zachodniej stronie Wisły, że Sowieci skorzystają z tego, żeby przejść przez Wisłę. I ostatecznie, pomimo poprzedniej historii, że wiadomo, że Stalin z Hitlerem wspólnie zajęli Polskę w 1939 roku, ale pomimo tego, że właściwie Sowieci byli wrogami Polski, oni byli tak zwani alianci. Także rząd miał wielką nadzieję. I my, ludność i my w podziemi, myśleliśmy, że jako alianci, że przyjdą do nas z pomocą. Naprawdę wierzyliśmy w to. A jak historia pokazała, oni zdecydowali siedzieć po wschodniej stronie i nic nie pomagać. Nie dali żadnej pomocy, ani materiału, żadnej pomocy artyleryjskiej, żadnej pomocy lotniczej. Nie pozwalali samolotom amerykańskim i angielskim i australijskim lądować na lotniskach rosyjskich, żeby wziąć świeżą benzynę. Nie pozwalali. Tak, że naprawdę nie byli aliantami. W każdym razie, jak mój ojciec wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną i później w czasie ostatnich miesięcy okupacji reszty Polski przez Niemców zrobił kontakty z rozmaitymi ludźmi z ruchu podziemnego i decydowali, że jak Rosjanie przyjdą, trzeba będzie ujawnić, że trzeba będzie, że trzeba polegać na pomoc angielsko-amerykańską. I rzeczywiście po uwolnieniu tak zwanym Polski przez Rosję, generał, już nie pamiętam jego nazwisko, dowódca rosyjski, organizował zebranie i gwarantował swobodę członkom rządu podziemnego. I 16 członków polskiego rządu podziemnego przyszło na to zebranie. I jak wiadomo, jak przyszli, pomimo obietnicy generała rosyjskiego, zostali wszyscy aresztowani i potem byli zabrani na więzienie w Moskwie i potem była coś inna historia. Mój ojciec szedł na to zabranie, tylko z jakiegoś powodu spóźnił się i na stacji w Piotrkowie oficer UB, polski oficer UB, zaresztował jego i zamiast posłania jego do Moskwy, posłał jego bezpośrednio do obozu na północ w Syberii. Szczęśliwie, ja już nie wejdę w szczegóły, ale szczęśliwie wiele miesięcy później udało się mojemu ojcu uwolnić się i został posłany razem z Niemcami do wschodnich Niemiec. Jak ten pociąg jechał przez Polskę, to na Zmąszyniu udało mu się uciec z pociągu i wrócić do Warszawy. I Mikołajczyk wtedy właśnie wrócił do Warszawy, bo Stalin obiecał Rooseveltowi, że pozwoli na wybory. Więc mój ojciec pracował przy Mikołajczyku i zapomniał jego nazwiska, szef chrześcijańskiej partii pracy. I z nimi pracował do wyborów. Po wyborach Mikołajczyk i inni uciekli z powrotem do Anglii, a mój ojciec został w Warszawie. I rząd komunistyczny gwałtownie potrzebowali kogoś, żeby robić traktaty, żeby sprzedawać węgiel krajom zachodnim, bo rząd komunistyczny potrzebował kapitału w dolarach, potrzebowali pieniędzy. I znając jego doświadczenie, oferowali mu pracę, żeby jechać do Szwecji i potem do Holandii zorganizować traktat na sprzedaż polskiego węgla. Któregoś dnia właśnie wracał w Sztokholmu samolotem, na szczęście samolotem szwedzkim. Jak samolot wylądał w Okęciu, jakiś znajomy na niego czekał na lotnisku i powiedział: Bolku, wracaj do Sztokholmu, bo UB już czeka, żeby ciebie aresztować. Więc czym prędzej wszedł z powrotem tego szwedzkiego samolotu i wrócił do Sztokholmu. Z Sztokholmu później wstał się do Francji, gdzie pracował przy rozmaitych organizacjach politycznych polskich.
Liberal Party of angielski, między innymi przyjeżdżał do nas do Londynu. Jak myśmy pojechali do Ameryki, on został zwerbowany przez rząd amerykański, chyba Ministerstwo Spraw Zagranicznych, State Department, żeby służyć przy organizacji, która się nazywała Association of Captive European Nations. I on był jeden z przedstawicieli polskich i był sekretarzem tej organizacji. I ta organizacja była finansowana chyba przez CIA czy przez State Department, już nie wiem jak, ale w każdym razie dostawali pensję, ale któregoś dnia w zimie upadł na lodzie i bardzo ciężko złamał nogę. I myśmy już wtedy mieszkali w przedmieściu Chicago, ja pracowałem wtedy w Chicago i on przyjechał do nas ze szpitala na czas rekuperacji tej nogi. Ale jak już mógł chodzić, nie chciał z nami mieszkać, więc znalazłem dla niego mieszkanie w hotelu w Evanston na północy Chicago, w hotelu właśnie dla starców. I on miał mieszkanie tam. I tam mieli basen w piwnicy i on codziennie w tym basenie pływał i miał ten sam problem ze wzrokiem i ze słuchem, jak ja mam. I któregoś dnia przyszedł z pływania i dostał stroke, udar serca i umarł. I to był roku 76, a wtedy 79 lat. Na koniec, może pan jeszcze opowiedzieć o swojej rodzinie już tutaj w Stanach? Pierwsze nasze dziecko, Marek, urodził się w Esslingen w Niemczech, jak pracowałem tam jako oficer łącznikowy polski przy Armii Amerykańskiej. Drugi syn się urodził w Anglii i potem mieliśmy jeszcze troje dzieci, dwie córki, jeszcze jednego syna i one się urodziły już w Fort Wayne, Indiana. I myśmy ich uczyli po polsku oczywiście, ale jak zaczęli chodzić do szkoły amerykański. Mieszkaliśmy w miejscu, gdzie nie było już żadnych szkół polskich. Była szkoła polska w samym Chicago, a myśmy mieszkali w przedmieściach, bardzo daleko od śródmieścia. Także one chodziły, wszystkie dzieci chodziły do szkoły amerykańskiej i niestety przy tym oczywiście stracili, zapomnieli mówić po polsku. One wszystkie pięcioro przeszli przez gimnazjum, liceum, byli na rozmaitych uniwersytetach. Drugi syn, ten co urodził się w Anglii, niestety umarł na cancer, mieszkając w Seattle. To było jakieś 15-16 lat temu. Mój najstarszy syn, Marek, zorganizował sklep sprzedaży płyt. W tym czasie, jak płyty jeszcze były modne, później w tym sklepie sprzedawał CDs, filmy. On ma troje dzieci, czyli mam trzech wnuków. Wszyscy trzej ci wnukowie są żonili i mam dwóch prawnuków, wnukowie i Marka. A jeden mój syn, co umarł, miał dwóch synów. I jeden syn ożenił się w Kalifornii i on ma dwóch synów. Także mam czterech prawnuków z nazwiskiem Biega. Ci w Kalifornii wnukowie, to już jeden już jest w liceum, także niedługo skończy. A ja tutaj mam 99 lat, nigdy tego się nie spodziewałem. Trzeci syn, najmłodszy, pracował przez jakiś czas razem z swoim bratem Markiem przy sprzedaży płyt i sprzedaży filmów. A potem dostał pracę przy linii lotniczej United Airlines, po prostu jako desk clerk. I tam się spotkał z stewardeską z linii lotniczej i on z nią się ożenił. I oni mają dwóch synów. I ten najstarszy syn właśnie jest ten, który ma tych prawnuków. Jeden z tych wnuków, tak jak swój ojciec, bardzo czynny, ciągle organizując rozmaite firmy, sprzedaży, młodszy, lubi po górach chodzić. I jest nawet dyplomowany i może prowadzić grupy po górach.
ale teraz pracuję dla dużej firmy elektronicznej i się też ożenił, ale nie ma dzieci. Obie córki wyszły za mąż. Najstarsza Anet jest w służbie medycznej, specjalistką od ultrasound, ultradźwięk i ma dwóch synów, a druga, najmłodsza córka, która mieszka tutaj w New Jersey, ma trzech synów i wszyscy pracują. Najstarszy syn jest registered nurse, czyli jest pielęgniarzem dyplomowanym. Drugi dostał dyplom engineering, a trzeci jest specjalistą. Umie dobrze pracować przy maszynach, zwłaszcza elektrycznych. I pracuje dla firmy, która organizuje maszyny w wszystkich warsztatach Amazon. I obajci mieszkają obecnie w Filadelfii. Ja zapomniałem powiedzieć oczywiście, że moja żona niestety umarła 2 lata temu. To jest historia mojej rodziny, czyli miałem 5 dzieci, 4 jeszcze żyje, 12 wnuków i mam w tej chwili 4 prawnuków. Panie Bolesławie, dziękujemy za bardzo obszerne informacje. Pięknie pan po polsku mówi w dodatku, także to jest też bardzo ważne. Życzę dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. Panie, ja przepraszam, że mówię z angielskim akcentem. Jak mówiłem, jak byłem młody, chodziłem do szkoły angielskiej i nawet jak przyjechałem do Polski, mając lat 12, musiałem się nauczyć po polsku. I chodziłem potem do gimnazjum, do sławnej gimnazjum imieni Sułkowskiej w Rydzynie, ale nigdy nie pozbyłem się akcentu angielskiego. I oczywiście mieszkając już tutaj w Ameryce 70 lat, mówię głównie po angielsku. Niestety nie mówię już dobrze po polsku, ale próbuję mówić, jak mam okazję, próbuję mówić po polsku. Ale bardzo ładnie to panu wychodzi, także gratulujemy. Dobrze. Super. To prezent dla pana. To jest to zdjęcie z tym, że kolorowe. Ja, dziękuję. Kolega w Warszawie jest koloryzatorem, pomalował, robi kolory i to jest jego prezent dla pana. Dziękuję bardzo, dziękuję.